Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem przypomnimy sobie, jakie cywilizacje stoją u podstaw dzisiejszego państwa rosyjskiego, albowiem narosło koło tego wszystkiego wiele mitów, a tym bardziej rozpowszechniany przez prorosyjską propagandę mit jakiejś wielkiej kultury rosyjskiej, jakichś niesamowitych osiągnięć i ich miejscu w cywilizacji europejskiej, której nigdy nie było i nie ma, może kiedyś będzie, na razie nie ma, ale te wszystkie operacje naginające pojęcia służą jedynie pokazaniu, jak to Rosja jest wspaniała, ile do Europy rzekomej wpuściła i jakie to jest bardzo europejskie państwo. Ej, ja bym raczej nie mówił, czy to europejskie, czy nie, bo geograficznie jest euroazjatyckie. Ale jeśli chodzi o korzenie cywilizacyjne, to jest typowy Turan. Zaraz ktoś tutaj mi powie: no panie, panie, ale oni są prawosławni, prawosławie z Bizancjum. Tak, chrzest Włodzimierza 988, przyjęli go z Bizancjum. Myślał Włodzimierz nad wyborem islamu, ale jak się okazało, że nie można pić, no to wybrał prawosławie od Greków, czyli greckojęzycznych Rzymian, wtedy tak poprawmy, żeby być w zgodzie z faktami historycznymi. I tak, religia ma swoje obecne w Rosji korzenie, zwłaszcza liturgia i tak dalej, większość teologii w Bizancjum. Ale reszta, od zwłaszcza XIII wieku, też jest cywilizacja turańska stepowa, idąc klasyfikacją Feliksa Konecznego. Gdyż po śmierci Jarosława Mądrego w 1054 państwo ruskie rozwala się na mnóstwo książstewek. Mają rozbicie dzielnicowe szybciej niż my, jak widzimy. I te państwa, kiedy przychodzą dowódcy Dżingis Hana, najpierw bitwa pod Kałką, mimo że ich było bardzo dużo, nie byli zjednoczeni, dowództwo było kiepskie, przegrali. Potem całe państwo ruskie jest hołdowane przez Mongołów. Nawet Chińczycy zbierają podatki, tam chińscy poborcy podatkowi. No i mamy też wzory cywilizacyjne, zwłaszcza cywilizacji, jak już mówiłem, turańskiej, stepowej. Zresztą wpływy stepu w Rosji przed podbojem mongolskim, przed XIII wiekiem, były też dość duże, gdyż walczyli oni ze stepowymi połowcami. Dlatego tam był już przygotowany grunt do przyjęcia całkowicie cywilizacji turańskiej. No i widzimy, że od końca XIV wieku kulikowe pole, ale jeszcze nie wtedy, przez cały XV i do połowy XVI Rosja się wyzwala od różnych tam kaganów mongolskich, bo państwo mongolskie wcześniej też się podzieliło na różne kaganaty, też rozdrobnienie. I Iwan Groźny zaczyna ekspandować w stronę wschód, ponieważ w XVI wieku Polska Rzeczpospolita pierwsza, czyli obojga narodów, Rzeczpospolita Polski i Litwy, ma się dobrze, więc ekspansja na zachód nie jest za bardzo możliwa. Imperium Osmańskie też ma się dobrze, więc ekspansja na południowy zachód też nie jest do końca możliwa. Więc rozszerzanie w państwa rosyjskiego, dziedzica imperiów mongolskich, rządzącego się tak samo jak one, tylko lepiej zorganizowanego w tym okresie, odbywa się na wschód kosztem słabnących kaganatów. I to jest bardzo wyraźne. Dochodzą w 1697 roku do Kamczatki, którą podbijają. Fajna zbieżność dat, gdyż w 1697 roku pada też ostatnia twierdza niepodległych Majów na Jukatanie pod czasami Hiszpanów. Widzimy, podbój Meksyku, centralnej części, dokonał się dość szybko, ale potem bardzo długo trwało podbijanie niedobitków. Jest taka właśnie zbieżność, że zakończenie podboju Syberii 1697 i w 1697 roku upada też na Jukatanie ostatnia twierdza Majów niezależna. I widzimy tutaj, że państwo to rozszerza się na wschód. Ma już jeszcze przed najazdem mongolskim kontakty ze stepem, czyli są wpływy stepu. Mongołowie zarządzają twardą ręką, tak jak to zawsze robili. Narzucają swoje wzorce, że wszystko należy do Hana. Nie ma nic dla jednostki. Ludność jest gromadna, bezwzględnie podporządkowana. I wszystko jest podporządkowane też wojnie i prawom wojny. Ta cywilizacja rozkwita podczas wojny, podczas pokoju, jak te kaganaty się rozwala. Stąd właśnie Rosja dzisiaj jest państwem zaczepnym, bandyckim, bo też ma te tendencje. Jest dziedzicem tych wszystkich imperiów. I jeśli, tak jak już mówiłem, od połowy XVI wieku ekspansja odbywa się na wschód,
to jeszcze bardziej przyłącza do siebie ludzi z cywilizacji turańskiej. Nie można więc oczekiwać, że będzie tam dominowała inna cywilizacja, jak tylko właśnie turańska. I w ten sposób trzeba jeszcze powiedzieć, że oczywiście byli jacyś Rosjanie, na pewno Tolstoj i inni, którzy stworzyli wielką kulturę. Niemniej jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę potencjał demograficzny kraju przez wieki i obszar, jaki zajmował, jest to bardzo mało ludzi kultury i nauki, których wytworzył ten naród. I jest też problem taki, że wielu uczonych też Rosjanami do końca nie było. Jak przykład von Behr, odkrywca komórki jajowej, to był Niemiec pracujący w Rosji itd., itd. Plus trzeba też wziąć pod uwagę, że muzycy XIX-wieczni w państwie rosyjskim to w większości byli odtwarzacze średnich muzyków francuskich czy włoskich, podrabiacze. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.